Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na wojnie, którą na razie przegrywamy. Jeśli chcecie zagrać w polską grę, podobną do Empires & Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry! Na razie przegrywamy, ale to nie jest powiedziane, że przegramy. Tutaj trzeba robić pewne punkty, więc raczej, chociaż no, w dzisiejszych czasach i klockach to nie ma czegoś takiego jak pewne punkty, ale niepewne... Język mi się plącze, na pewno nie będę szalał, mamy 17 ataków tylko, więc tutaj raczej wszystko powinno wejść, żeby chcieć myśleć w ogóle o jakiejkolwiek wygranej. Więc na pewno takich 6-300 brać nie będziemy, no ale zobaczymy, jak sobie poradzimy z takimi jego mościami. Dobra, zaatakujmy sobie tutaj. Weźmy sobie czerwonego. I weźmy sobie drugiego czerwonego. To są dwa czerwone, to są dwa niebieskie. I to jest jeden. Pokażcie jeszcze, co my tu mamy. Kurczaki, a jeszcze jest ten wariat. Kufu, który nam może namieszać. Okej. Okay. Teraz spróbujmy wziąć żółtego osłaniacza. Gdzie jesteś, żółty osłaniaczu? Karo, w sensie. Karo, dobra. Na szybko, bo tylko 35 minut zostało, więc tu nie ma co za bardzo świrować. Zamilkłem na chwilę, ale musiałem przeanalizować, co tu się na planszy wydarza. Gdzież co jest, a czego nie ma. A szału nie ma, bo czerwonego prawie w ogóle. Niebieski gdzieś tam spada. Żółty nieobecny. Fioletowego w brud. Ale akurat na fioletowym to mi zależy najmniej. Dawaj żółtego. Żółty jest. Okej, okay, świetnie. Tu zrobimy tak i tak. Niestety nie odpali się kara, zanim odpali się kufu. Na szczęście zrobimy też sobie tak, żeby ten się nam nie poodbijał. Dobra, zróbmy to tak. Niech odpali kurczak i niech odpali niebieski. Niebieski się załatwi, kurczak się nie załatwi. Ale po kurczaku się wyleczymy, mam nadzieję. No właśnie tak. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie odpali się właśnie ten oto miść, żeby zniszczyć go dziś. Świetnie. No jest dobrze. Lepiej niż się spodziewałem. No to lecimy dalej. To lecimy dalej sobie w taki sposób. I idziemy w czerwonego. Tudzież niebieskiego. Lepszy atak odpala, ale nam to nic nie stanowi, gdyż kończymy naszego przeciwnika o dziwnie brzmiącej nazwie ciąg, 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 pociąg, wciąg. Spróbujmy następnego jakiegoś niezatrudnego pana. Może być to ten. Tu jest w kostiumie, czyli są uniki. Okej. Wszystko jasne. Dobrze znowuż dać tego. Dobrze znowu dać zielonego. Dajmy też może błyskotkę i Alicję. I teraz zielony albo czerwony. Zielony albo czerwony. Czerwony, 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 czerwony tu nie za bardzo. Jeszcze raz zobaczymy, co on tutaj ma. Wodociąg. Ten wodociąg mi tu nie pasi. Wodociąg, korpociąg. No dobra, dajmy na wszystko. Cini się. Zielony, 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 czerwony. Czuć tego nie czuję, ale może wyjdzie. Zobaczymy.
To są żarty, drodzy Państwo, chyba jakieś. Żarty i to na całej linii. Bo niebieskiego to tu jak na lekarstwo. Podejdziemy jeszcze czerwonymi jednym i drugim. Właśnie tak. Jeszcze jakby rozwaliło mi fronta, byłoby cudownie, ale to się nie udało niestety. No dobra, ale lecimy tak. Lecimy tak. Zobaczmy, kogo tu żeśmy odczarowali. Pięknie. Oczywiście wszystkie mi znikną w tej chwili moje turbo do ładowania, ale to jest nieważne. To je za chwilę możemy odzyskać. Pięknie. Teraz tak bym chciał. Tego właściwie nie chciałem. Wyleczmy się. I spróbujmy ten cholerny korkociąg przywalić. Ona powinna paść. O, nie padła. I teraz też nie padnie, bo ciśnienie aż tak mocna nie jest. Ale mam nadzieję właśnie, że te trzy zielone spowodują klocuszki. To, co się wydarzyło. Tam się jeszcze truje, więc 30 sekundę poczekamy, bo tutaj i tak to nic nie zmieni. Poczekam, aż ten się odpali. Srogi wariat. Ale kij mu w ucho. Niemen niestety też dołączył do swojego kolegi z poprzedniej rozgrywki. No to my szukamy, szukając leszcza, część trzecia. Dwa punkty, całkiem przyzwoicie za niego. A jak tak przyzwoicie, tego sobie weźmiemy. I tu bym dał tak. Raz i dwa. Trzy. Cztery. I lekarz. Czerwony. Jest jeszcze jakiś czerwony mój lekarzyk. Wziąłem obydwóch. Obydwoje, obydwaj. Poszli. Gdzie jest druga czerwona menda? Tu jest. Się schowała. Niedobra ty. Nie wolno się tak chować. Nyny. Przyspieszymy trochę manę. I lecimy. Niego jest dużo punktów, dlatego też się na niego zdecydowałem. Żółty. Czerwony, fioletowy. Żółty, czerwony, fioletowy. Użyjmy fioletowego. Dajmy czerwonego. Miałem nadzieję, że to chyba lepiej mi się podstawi. Aj, niedobrze. Żółty. Fioletowy. Ej, żółty wchodzi w niego jak w masło. Słuchajcie, to jest tutaj, śmierdzi skandalem, powiem szczerze. Co tu się wydarzy? Świetnie się wydarzyło, bo teraz tak. Leczymy. Niszczymy. Ja bym zrobił to tak. I zobaczył, co tu się wydarzy. Świetnie się wydarzyło póki co. Na razie nie chcę uderzyć. Tam poszła zaraza. Zróbmy to tak. Świetnie.
Zróbmy to tak i zobaczmy, czy to wystarczy na tego, żeby tego lekarzynę wyciągnąć. Wystarczyło, świetnie. I dobijmy teraz żółtego. I po tym ciosie chłop może drapać się po nosie. Tylko i wyłącznie. 51 punktów, całkiem przyzwoicie. Naruto 7, zielona dusza 13. No nie wygramy tak, chłopaki. Wybierajcie słabych. Please, bo ci słabi by nam wystarczyli, jakbyśmy ich wszystkich pozamykali. Ale jak nie pozamykamy, to nam to nie wystarczy. 47, to nie chcę takiego. Fajny, ale ryzykowny. Dobra, idziemy. Ryzykowny, nieryzykowny, dać to. I tu zrobimy tak. Tak. Tak i tak. I fioletowy albo czerwony. Dajmy fioletowy. Brzmi dobrze, zobaczymy jak wyjdzie. Duża strata, ale ona jest do odrobienia. Raz. Świetnie. Dwa. I trzy. Nie do końca tak to chciałem widzieć. Poczekajcie, poczekajcie. Tak, 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 chcę zobaczyć. To mi się ładnie zielony zrobi. To nie dobrze, ale okej, walić to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jednego mi brakuje. Na razie zrobię tak. Teraz znaczy świetnie. Bardzo dobrze. To jest to, na co czekaliśmy. Raz. O, nawet nie straciliśmy. Dwa, trzy, cztery. Tam niech sobie odpali i mu w ucho. Kalkulowane ryzyko. Tu się nic nie wydarzy ciekawego. Tak. Problem, że ani zielonego. A nic innego ciekawego tutaj. W chwili obecnej nie posiadam. Na szczęście wszedł zielony i zrobi tam rozpierduchę. I to jest dobra informacja. My się podleczymy i zrobimy tak. I dalej czerwonego będziemy tutaj zbierali. Musimy z niego ściągnąć tą kamienną skórę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nic tu mądrego nie wymyślisz. Ściągnijmy tego żółtego, ile się da. Temu już nie pozwolimy robić więcej kamiennych skór. Skór czy bykowi, ani jednemu, ani drugiemu zresztą. No dobra, jakoś pykło. Ile tam za tego było? 56. Zacnie. Co my jeszcze możemy tutaj sobie takiego ciekawego, niezbyt groźnego wziąć? No pewnie nie to. Coraz mniej zostaje takich miesiów, pysiów. Godnych uwagi. Łuszek 300. Ten naruszony. Ten srogi. Już nie ma leszczy. Nie ma leszczy. Tu będzie ciężko. Tu będzie ciężko. Ale możemy wziąć jedno, drugie.
Dobra, ten drugi ma uniki. Na uniki nic nie poradzimy. Sorry. Batory. Co tu jeszcze ciekawego? Idźmy tak. Co nam zostało, to tym zaatakujmy. No co, będziemy ćwiczyli jakieś inne pląsy? Jak trzeba spróbować. Pójść na żywioł. Szkoda, że nie mamy zielonego. To już podszedł żółty i się skichał po prostu. No dobra, może chociaż tym razem go ciachnę i może na dole ułoży mi się czerwony. To byłaby idealna sytuacja. Ona nie weszła, ale może akurat za chwilę. Poczekajcie, zrobimy tak i tak. Jest czerwony. Są też uniki. I jest też zielony. Wyleczmy, zanim oni się coś tam nabroją. Postawiliśmy im miśki. Jakieś tutaj. Polerniki. Ten i tak odpali, więc trzeba tu ruszyć. Z czerwonym. Żółty jeden zablokowany. My sobie podejdziemy czerwonym. Może nam się uda tego zielonego brzydala dziabnąć. Udało się. Dobrze. I żółty. I nie zabił go, no. Co za dziadostwo. Czyli mu tam z kilkanaście zostało. No ale trudno. Zielony. No zielonego możemy sobie tutaj spróbować stworzyć. I tutaj, tam się pali. Ale już go nie ładuj. To już się przestał palić nawet. Dziadyga. Dobra, jeszcze nie odpalił. To jest w sumie najważniejsze. I żeby nie odpalił. Bo chcielibyśmy go pokonać tymże oto zestawieniem. Żółtego też już nie mam. Leczenie lekko przyblokowaliśmy. To jest dobra informacja. A czerwony dalej ładować się będzie. To sypiemy w niego tym czerwonym i to powinno wystarczyć. Szybka walka. Jakieś szybkie walki. 5 walk w 17 minut. Znowu chyba na rekord idziemy. Zazwyczaj trwa to około 25-30. Kto ogląda wojny, ten wie lepiej niż ja. 6200. Został mi skład, ostatni skład. A, tu tego mieliśmy wziąć, który tam był. Ten, nie? Dobra. Lećmy. Zobaczmy, jakie ogryski nam zostały. Został nam ten. Ewentualnie ten. A jaki lekarz nam został? Chyba fioletowy. Tak, fioletowy lekarz to na pewno. Albo niebieski. Nawet wolę niebieskiego, gdyż jest szybszy. Chyba średni, jeżeli się nie mylę. Tak, średni, a tamten jest wolny. Tu i tu. I zobaczmy, co my jeszcze możemy sobie wziąć. Co to w ogóle są za... Tą weźmy wzięli, bo ona z kolei ściąga z przeciwnika jakieś cuda na kiju. Jeszcze jakiś jeden zielony. Jeden dobrze walący by nam się przydał. Ale który? W żółtym chyba nie. Chyba żebyśmy wzięli motegę, który by ich oślepiał. Ale wtedy nie mielibyśmy czym atakować, ale nie jest to głupota. Jakbyśmy na nich narzucili motegowych motylów. Motylów noga! A zobaczmy, czy mam tu może jakiś lepszy atak. Tam kusik. Chyba, że Skadi wziąć też. Bo ona może zabijać te potworki tamte. I to też by nie było głupie. A spróbujmy ze Skadi. Dobra, jest jeszcze zielony, ale okej. Ale może zamiast tego, to weźmiemy tego jegomościa. On się ładuje szybciej. I szybciej możemy komuś w pierdziel spuścić. Zawsze to jest... Szybkość w dzisiejszych czasach jest dosyć istotna. Nie jestem przekonany do tej pierwszej zielonej, którą wziąłem, obniżającą odporność na efekty specjalne. Ale słuchajcie, nie jest źle. Bo zrobimy tak. Raz tu. Świetnie. Raz tu.
Dlaczego tu? Dlatego teraz już widzicie, dlaczego tu. I raz tu. Dobra. Wszystkim trzema wali porówno. I teraz moje pytanie brzmi. ...1600 nie jesteśmy w stanie rozwalić jednym strzałem, zwłaszcza jak ona ma ochronę. Więc robimy to tak. Niestety. Zróbmy może to najpierw tak. Trzeba się domyślić, że tak to będzie wyglądało. Ile jeszcze masz tego oświetlenia? Jedną turę. A czy ty przetrzymasz tą jedną turę? Cholera cię wie. Tu chyba nie wyjdzie ten jeden atak. Obawiam się. Jeszcze pudło. Jeszcze pudło nie zginęło. No właśnie, tak się podejrzewałem, że nie wytrzymasz. Może teraz? Też nie. Niech to dunder świśnie. No nie udało się. Było tak pięknie, było tak blisko. Ostatni atak wdupiony niestety. Ale myślę, że to i tak niewiele zmieni, bo zostały nam dwa ataki, czyli wszystko wskazuje na to, że wygrać. Nie damy rady, chyba że ktoś zrobi dwa ataki po 150 punktów. To wtedy tak. Za dużo niskich punktów na końcu. Piąteczki, siódemeczki, jedenasteczki, trzeba było... W ogóle nie wiem, po co się szarpali na jakichś tam turbomocnych. Chociaż nie szarpali się. No tu się ktoś szarpnął. Ajajajajaj. No dobra, nie wszystko można wygrywać. Może chociaż coś poleci z tego. Skrzynki jeszcze nie będzie. Może coś poleci z tego. Tej wojny, czasami nawet z przegranej wojny jakieś fanty dobre wpadają. Zobaczymy, czy to będzie ten dzisiejszy dzień. Wojna się zakończyła zgodnie z oczekiwaniami, czyli naszą porażką niestety. I niestety też nie dostaliśmy żadnych, no nawet bym powiedział średnich fantów. Fanty są gorzej niż mizerne. 5700, 5900, wojna była do wygrania, niecałe 200 punktów różnicy, ale niestety wygrana przez nas nie została. Zobaczmy sobie pole bitwy. No tutaj ostatnie ataki właśnie po 5 jednocyferkowe, no natomiast oni też tu jeden punkcik zrobili, więc okej, no nie ma co tutaj narzekać. Trójka z nich najlepsza, 276 punktów u mnie, jeden atak nieudany, oksymoron wszystkie udane najwyraźniej. Jakby nie powiedzieć, do siódmego, właściwie nawet ósmego miejsca mamy trochę lepiej, a właściwie może i porówno, jeśli chodzi o punkty, bo nas jest wprawdzie 2, 4, 5, ich jest trójka, ale za to mają wyższe wyniki, natomiast tutaj... Od miejsca 9 do miejsca, nawet bym powiedział 20, zdecydowanie przewaga naszych skośnookich przeciwników. Potem znowu mocno niebiesko, dlatego było tak wyrównane i dół pewnie czerwony o dziwo. I 54 punkty ktoś u nich też wykręcił, czyli sobie zdecydowanie nie poradził. Co nas cieszy. No słuchajcie, no wyniki nie najgorsze. No co mam powiedzieć, nie mamy nikogo poniżej 100 punktów, nie ma co narzekać. 5700 to też nie jest zły wynik, po prostu przeciwnik był lepszy. No miejmy nadzieję, że następnym razem to my będziemy lepsi, albo że wy będziecie lepsi. Tym optymistycznym akcentem żegnam się, życząc wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego południa. Cześć! Jeśli szukasz bezobsługowego biznesu, który zajmie ci tylko kilka godzin w miesiącu, w którym nie potrzebujesz pracowników, to dobrze trafiłeś. Otwórz z nami bezobsługową siłownię i zostań jednym z naszych franczyzobiorców. Sieć Fit Plus to sprawdzony na świecie i szybko rozwijający się system. Mamy już ponad 200 klubów w 20 krajach. Jeśli chcesz zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i dołączyć do naszej rodziny, skontaktuj się z nami.